wyślę od razu, bo każdy materiały otrzymał, przeczytał, zapoznał się dokładnie i jeżeli są pytania, jest pan naczelnik, pan prezydent. Bardzo proszę państwo radni, kto z państwa ma pytania do tego materiału i do pana prezydenta albo do pana naczelnika. Proszę uprzejmie. Z sali nie ma, z przestrzeni też nie ma. Dziękuję bardzo. W takim razie punkt uważam za zrealizowany. Dziękuję panie naczelniku za przygotowanie materiałów. Wszystkich nie było pytań. Myślę, że pana naczelnika możemy zwolnić. Dziękuję uprzejmie panie prezydencie. Dziękujemy za te materiały. Punkt czwarty. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i parkingami na terenie oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Geodetów w Siedlcach na działkach numer geodezyjnych 1/29, 1/34, 1/41, obrym 78 w granicach oznaczonych literami dużymi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, E. Gościmy na naszych obradach pana prezesa firmy Strus, pana Strusa Konstantego, jak również pana architekta, pana inżyniera, magistra Bulaka Marka. Myślę, że w pierwszej kolejności udzieliłbym głosu właśnie panom, żebyście panowie zabrali głos do tego, co już zostało tutaj złożone, a następnie przejdziemy do meritum sprawy, do pytań państwa radnych w tym zagadnieniu. Bardzo proszę, czy pan architekt, czy pan, bardzo proszę. Jeszcze raz dzień dobry, witam wszystkich tutaj i przed telewizorami. Jeśli chodzi o ten wniosek na osiedle przy ulicy Geodetów, on był składany wcześniej, zyskał pozytywną opinię i w zasadzie generalnie chodzi o to, że teraz dostał negatywną i mamy wrażenie, że dostał negatywną ze względu na podanie, że myśmy zmienili wskaźniki, zupełnie inna zabudowa. Wszystko się zmieniło i jest o wiele bardziej intensywne. Generalnie jest odwrotnie. Intensywność jest w zasadzie taka sama, ilość zieleni taka sama, ilość parkingów jest zgodna z wymogami. Jest luźniejsza zabudowa, jest inaczej ułożona tak, żeby uzyskać lepsze naświetlenie, lepsze układy mieszkań. I chodzi o to, że no, trochę nie rozumiemy, dlaczego teraz zyskaliśmy odwrotną opinię niż pierwotnie. Była też kwestia obsługi komunikacyjnej zewnętrznej i chodzi o to, że inwestor proponuje, że będzie uczestniczył w budowie drogi, która tam doprowadza, która w tej chwili jeszcze nie jest w pełni użytkowa, czy taka w pełni zorganizowana, natomiast jest chętny, żeby partycypować w kosztach. Właściwie i generalnie składamy wniosek o to, żeby jednak w pozytywny sposób te koncepcje zaopiniować, ponieważ ona się nie zmienia z tą poprzednią, jest dużo lepsza. Włożyliśmy sporo pracy, żeby ją poprawić. Tak. Jeśli jeszcze proszę pan, kolega, który prowadzi. Proszę uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry panie prezydencie. Dziękuję za głos. Panie architekcie, proszę usiąść tutaj o łaskawie. Chciałem tylko opisać tak troszeczkę chronologicznie. Nad projektem pracujemy ponad rok. Projekt jest oparty na specustawie mieszkaniowej Lex Developer i staramy się tutaj uzyskać możliwość realizacji tego obiektu. Pierwotnie dostaliśmy opinię Komisji Urbanistycznej, która była pozytywna i pozytywnie wyrażała się o naszym projekcie. I dlatego troszeczkę nas zaskoczyła w tej chwili ta druga opinia, ponieważ złożyliśmy modyfikację wniosku, która była tylko i wyłącznie ulepszeniem pierwotnego projektu. Mianowicie naszym zamysłem było poprawienie funkcji mieszkań, nasłonecznienia oraz jakby całego zagospodarowania
tylko po to, żeby wprowadzić lepszą komunikację, bardziej prawidłowe rozwiązania, no i to po prostu usprawnić. Zawsze jest tak, że dokumentacja techniczna, kiedy nad nią dłużej pracujemy, to tylko ją poprawiamy, no przecież nie pogorszymy, tak? I tak się stało w tym przypadku, więc opinia, którą dostaliśmy, troszeczkę nas zaskoczyła, szczególnie tym, że w tej opinii, jakby na podstawie naszych danych, policzono wskaźnik intensywności. No niestety obliczenia, które zostały tam przywołane, są niezgodne i nieprawidłowe, dlatego pozwoliliśmy sobie tutaj zwrócić uwagę na błąd matematyczny. Nasza intensywność niewiele wzrosła w tej chwili. Można powiedzieć kosmetycznie, bo 0,07 to nie jest żadna tutaj istotna zmiana przy tych gabarytach inwestycji. Także to po prostu no, błąd matematyczny, który no, należy, wydaje mi się, sprostować. To jest jeden argument. Drugi argument jest też powołanie się na komunikację i tutaj układ drogowy. Oczywiście drogi zawsze trzeba poprawiać, jest coraz większe natężenie ruchu i tak dalej. Należy zauważyć, że oczywiście spełniamy wszystkie parametry co do ilości miejsc postojowych na naszym terenie. Jest całe zapotrzebowanie zaspokojone i w sposób prawidłowy i sprawny rozwiązany. Włączenie do ulic i komunikacji miejskiej, oczywiście również nad tym będziemy pracowali i w miarę możliwości tutaj też inwestor ze swojej strony, z tego co tutaj wiemy, jest gotowy współpracować z miastem, żeby to usprawnić i rozwiązać jak najbardziej prawidłowo. Całe osiedle geodetów, tak to nazywamy tutaj technicznie ulica geodetów, jest w takim bardzo, bardzo dobrym położeniu względem centrum miasta. Jest bardzo dogodny, blisko położony i będzie miał naprawdę pozytywny oddźwięk, jeżeli chodzi o otoczenie. To otoczenie w tej chwili no, nie jest jakieś atrakcyjne, tak jak wszyscy wiemy, a to tylko może, że tak powiem, poprawić sytuację, co chyba wszystkim wyjdzie na lepsze. To tak tytułem mojego, że tak powiem, architektonicznego pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezes chciałby zabrać głos, czy jeżeli... To bardzo proszę, bo właśnie oddam zaraz tutaj państwu radnym. A nie, państwu, może pan prezydent. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie prezydencie, szanowni państwo. Wydaje mi się, że nie zależy w tym mieście, w moim mieście, bo się identyfikuję bardzo, na współpracy. Ja nie będę roztaczał czarnych chmur, bo my sobie poradzimy jako przedsiębiorstwo budowlane. 30 lat w tym roku działalności. Ale taki ogrom niesprawiedliwości, jaki spada na naszą firmę, niekoniecznie tylko na naszą, bo również na konkurencję wiem. Było takie spotkanie, panie prezydencie, gdzie dyskutowaliśmy. Ja wtedy byłem chory, ale nie mogłem być, ale nasi architekci byli. Poruszaliśmy wiele spraw. Wydawałoby się, że tak zwany dialog powinien nastąpić. I cóż mamy? W marcu tego roku mieliśmy pozytywną opinię. Pozytywne była przygotowana przez pana prezydenta uchwała zatwierdzająca to osiedle. Bo dyskusji na ten temat to już było bardzo dużo. Ale wniosek, który pan prezydent przygotował, ja złożyłem oficjalne pismo, wycofując go. Prosiłem, żeby nie precedować, ponieważ nie zgadzał się w dużej mierze z naszym wnioskiem. I cała w tym filozofia, że myślałem, że szybko poprawimy, na następną sesję Rady będzie wniosek procedowany. Dostaliśmy od marca do chwili obecnej 5 razy, 4 razy wezwania o uzupełnienia kolejne, powtarzające się często. Punktów było na przykład 48. Naprawdę nie rozumiem, komu zależy na hamowaniu rozwoju budownictwa miasta, mojej osoby skromnej. Ja
po prostu zawsze mówiłem i mówię szczerze, jestem otwarty do współpracy, deklaruję w tym przypadku pokrycie 50% wykonania ulicy geodetów. Spotkanie, na które się odbyło nie pamiętam miesiąca, ale ono się odbyło na terenie ulicy. Był pan naczelnik ze swoim pracownikiem, ja byłem z moim pracownikiem i dyskutowaliśmy, co można na tej ulicy zrobić, więc dostałem wytyczne, że trzeba wszystko zrobić, tak? Począwszy od konstrukcji, od wszystkich mediów i tak dalej, ścieżki, chodniki, oświetlenia. Ja mówię, i bardzo dobrze, cieszę się, bo będzie ulica służyła na 100 lat. Tylko ja nie jestem sam. Gdybym ja był tylko obsługiwał to osiedle, ta ulica, pewnie nie dyskutowałbym za długo, ale on obsługuje również budynki komunalne, domy jednorodzinne. Jest też łącznik do ulicy Kleberga. Tam przypomnę, że ruch się, ja byłem kilkanaście razy już na tej działce, tam jest ruch naprawdę bardzo intensywny w tej chwili. Bo ludzie po prostu nie jadą tutaj do centrum, tylko skracają, jeżeli ktoś jedzie, nie wiem, z Mostostalu na przykład, no może z Mostostalu zły przykład, ale też pewnie jadą, omijają, robią tam w wielkopowierzchniowym u sąsiada zakupy i jadą dalej. Ja z sąsiadem rozmawiałem, on wykonał tą drogę do granicy z naszą nieruchomością, więc rozmawiałem z sąsiadem, chciałem to usankcjonować prawnie, żeby była służebność, natomiast no ponieważ ten teren jego też jeszcze będzie przekształcany zapewne, bo ma dużo wolnego terenu, więc no, na dzień dzisiejszy nie jest w stanie jak gdyby załącznika graficznego tego porozumienia, ale jest zgoda sąsiada, żeby korzystać z tego przejazdu, który na pewno rozładowuje i rozładuje tam ruch, który jest dzisiaj, a będzie jeszcze większy w przyszłości, kiedy powstanie osiedle. Także chciałbym tylko wspomnieć, że z sąsiadem mam dobre relacje i wolę współpracy i funkcjonowania jak gdyby obsługi komunikacyjnej. To tyle. Dobrze. Dziękuję i proszę szanownych radnych o odrzucenie projektu tej uchwały. Dziękuję a pana bardzo. Prezydenta dziękuję o przygotowanie bardzo nowego, zatwierdzającego tą realizację inwestycji, bo jeszcze przypomnę, że to jest ustawa o ułatwieniach przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej. A my to już od 2 lat ćwiczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Panie prezydencie, bardzo proszę teraz strona Urzędu Miasta. Bardzo. Tak, szanowni państwo, panie prezesie. Po raz kolejny jestem zdziwiony tym, jak pan wychodzi na trybunę i mówi, jak to źle się układa współpraca z miastem. Całe szczęście, że wspomniał pan o zebraniu, na którym, tak jak pan mówi, pana nie było, ale byli pana przedstawiciele. Rozmawialiśmy o tym, ja pytałem, po to zebranie zorganizowałem z przedsiębiorcami, żebym się dowiedział, jakie to kłopoty są. Nie pamiętam już dobrze, ale chyba jeden z panów architektów wtedy był, tak czy nie, na tym spotkaniu. Proszę potwierdzić teraz. Zgłaszaliście państwo, nazwijmy to, kilka uwag. I na co się umówiliśmy? Umówiliśmy się na to, bo przynieśliście to państwo segregatorem, umówiliśmy się na to, żebyście państwo dostarczyli mi informacje, co budzi wątpliwości, które przypadki, bo ja słyszałem na tym zebraniu, że w Białymstoku to wydają pozwolenia natychmiast, w Warszawie wydają pozwolenia natychmiast i umówiliśmy się wtedy, że ja dostanę od państwa przykłady, że w Siedlcach to na takie pozwolenie to się czeka X, a w Białymstoku czy w Warszawie to jest to załatwiane niemalże, jak usłyszałem na zebraniu, od ręki. I przyznam się, że do mnie nie trafił żaden taki przykład, bo ja deklarowałem. Jak okaże się, że taka sytuacja i w Białymstoku czy w Warszawie wydawane są niemalże od ręki pozwolenia, ja przecież mówiłem, że jak otrzymam takie przykłady, to ja przyjadę się i do Warszawy, i do Białegostoku. Poproszę tamtych prezydentów, aby mógł porozmawiać z wydziałem, który wydaje takie pozwolenia.
Jak będzie to prawnie możliwe, to wdrożymy również i u nas takie same zasady. Jeszcze raz powtarzam, nie otrzymałem do tej chwili żadnych materiałów dotyczących takich przypadków, żebym mógł to sprawdzić. Więc bardzo proszę nie oskarżać tu pracowników, że w Urzędzie Miasta siedzę, że robią jakieś inne rzeczy. Ja podkreślam od początku, jak jestem prezydentem, na każdym spotkaniu z panem prezesem i z każdym innym, że interesuje mnie tylko i wyłącznie przestrzeganie prawa. Jak pan prezes tu tak mówił, że jest taka zła współpraca, wcześniej przez rok maglowana była sprawa budynku WWS 42-metrowych, nawiązanie do budynku, do którego nawiązywał się inwestor. Ja sam sprawdziłem. Budynek nie ma 42 metrów, a około 34,5 metra. A ileż ja nasłuchałem, że to nie ma współpracy, jak to nie ma współpracy pomiędzy miastem a przedsiębiorcą. Nie jest tak. Powiedziałem, że nie będę łamał prawa, a wszystko co możliwe ze strony urzędu, pracowników urzędu i z mojej strony, jeśli będę mógł w czymkolwiek pomóc, to pomogę. Jeszcze raz podkreślam. Z cierpliwością czekam na te przypadki, do których tutaj państwo się zobowiązali, że mi przedstawią, żebym ja mógł to sprawdzić i wtedy, jak jest to możliwe, wdrożyć takie działanie również w odpowiednim wydziale Urzędu Miasta Siedlec. A teraz bardzo proszę już pani naczelnik Kowal, żeby odniosła się w szczegółach do tych spraw, na które tutaj panowie architekci i pan prezes zwracali uwagę. Pani naczelnik, bardzo proszę. Proszę bardzo, pani naczelnik. Dzień dobry państwu. Postaram się, jakby zanotowałam pytania, które padły tutaj od panów, żeby na nie odpowiedzieć. Usłyszałam, że jest różnica pomiędzy opiniami Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w stosunku do wniosku pierwszego, która była pozytywna, a teraz do modyfikacji wniosku jest opinia negatywna. Proszę zauważyć, że uchwała, która jest o odmowie, mówi, że odmowa jest z uwagi na negatywne uzgodnienie dotyczące modyfikacji wniosku wydane przez zarządcę dróg na terenie miasta Siedlce. Opinia wydawana w ramach opiniowania wniosku ze specustawy nie ma na tyle wiążącego jakby prawnego skutku w stosunku do odmowy uchwały. Natomiast negatywne uzgodnienie obliguje do tego, że została przygotowana uchwała odmowna. W uzasadnieniu zostało to dokładnie zacytowane, przedstawione. Było również odniesienie się do opinii negatywnej, w której Komisja Urbanistyczna zauważyła pewne jakby, może sugerowała pewne sprawy przy wniosku, żeby je w jakiś sposób poprawić, zmienić w stosunku do modyfikacji wniosku. No, panowie architekci jakby przygotowując koncepcję architektoniczną nie musieli się do niej dostosować, były to kwestie jakby sugestii. Natomiast no, kwestia opinii architektonicznej została teraz oceniona jako negatywna. Chciałabym jeszcze zauważyć, że w opinii Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej rozwiązania komunikacyjne były szerzej omówione, bardziej omówione niż zarządca dróg sobie to w jakiś sposób zażyczył w uzgodnieniu. Czyli tutaj chcę powiedzieć, że jest różnica zdań, ale ranga organu i organu opiniującego jest inna. Nie ma odmowy ze względu na negatywną opinię Komisji Urbanistycznej, gdzie no, czasami można powiedzieć, że są w jakiś sposób słuszne te argumenty, ale nie przekłada się to na odmowę. Pan prezes został o tym poinformowany pismem 22 grudnia, gdzie dokładnie wyjaśniliśmy, bo dostaliśmy takie pismo odnoszące się po przekazaniu negatywnych uzgodnień Wydziału Zarządcy Drogi,
odniósł się do nich, troszeczkę jakby mieszając tu terminy wniosków i modyfikacji wniosków. Więc staraliśmy się w czytelny sposób odpowiedzieć, czego dotyczy kolejny wniosek i zakres odmowy. Więc tutaj proszę się wczytać w ogóle w podstawę odmowy lokalizacji inwestycji, która brzmi, że z uwagi na negatywne uzgodnienie zarządcy drogi. Chciałam się jeszcze odnieść do słów pana prezesa, że ta modyfikacja wniosku nie nastąpiła ze względu na błędy, jak pan powiedział, pomiędzy pana wnioskiem a uchwałą, tylko o rozbieżność wniosku złożonego przez pana w stosunku do wymogów decyzji środowiskowej, bo w sumie wniosek był przygotowany prawidłowo w stosunku do wielkości, które padły w decyzji środowiskowej, ale okazało się, że w decyzji środowiskowej powinny być parametry zmienione. I w związku z tym nastąpił wniosek o modyfikację wniosku, który został od nowa przeprocedowany. Natomiast nie było może w odpowiednim momencie reakcji ze strony przedsiębiorstwa w stosunku do negatywnego uzgodnienia zarządcy drogi i to powodowało ponownym negatywnym uzgodnieniem. Ja tyle. To wszystko, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Czy bardzo proszę pan tutaj architekt. Tam trzeba włączyć. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, oczywiście przyznaję, to była moja deklaracja, że przygotujemy takie zestawienie tych spraw. Jak najbardziej podtrzymuję taką deklarację. Jeśli jest taka konieczność, potrzeba, przygotujemy. Na ten moment, że tak powiem, sytuacja po prostu nam to trochę utrudniła, ale jeżeli tak, to deklaruję nadal, że takie coś przygotujemy. Chciałem się tylko odnieść do słów pani naczelnik. Mianowicie proszę mi powiedzieć, co takiego w tej modyfikacji się zmieniło w stosunku do komunikacji, że pierwszy wniosek, że tak powiem, mógł być zaopiniowany pozytywnie, a drugi już nie. W stosunku do samej ulicy Geodetów, komunikacji, to jest jedna rzecz. A drugie pytanie, proszę mi powiedzieć, mamy tutaj w opinii wyliczenia wskaźnika intensywności, który jest podany nie z naszego wniosku. I nasze takie zastanowienie i pytanie, skąd te obliczenia, bo jeżeli są podawane liczby, no to muszą być uzasadnione. Opinia powołuje się na nie, że zostały drastycznie zmienione, co jest po prostu nieprawdą, więc należałoby to również chyba wyjaśnić. Dziękuję pięknie. Bardzo proszę, pani naczelnik. Więc odpowiem. Zarządca dróg nie zauważył, w jaki sposób domówienia sprawy, to co państwo deklarujecie, więc w tym momencie zostało to powielone negatywne uzgodnienie, które było za każdym razem w stosunku do wniosku i do modyfikacji wniosku. Natomiast odnosząc się do opinii, myśmy, powiem tak, pan ma przygotowanie fachowe do tego, żeby wyliczać wskaźniki jako architekt, natomiast Komisja Urbanistyczna Architektoniczna w swoim składzie ma trzech architektów, czyli też są uprawnieni do w jaki sposób wyliczenia tych wskaźników. Jak oni złożyli opinię, pan odniósł się do nich, więc jest to po prostu dwa stanowiska, które należy ewentualnie wyjaśnić. Ale tak jak pan w swoim wyjaśnieniu powiedział, że nie ma to wpływu, powiedzmy, czy te cyfry, które padły w Komisji Urbanistycznej nie mają wpływu na wniosek, to ja się z tym zgadzam, bo istotą są pana wyliczenia jako wnioskodawcy, a nie organu, który opiniuje wniosek. Więc tutaj, jeżeli pan podtrzymuje swoje cyfry wyliczone, no to jest to pana prawidłowość. Natomiast no, pana odniesienie się do słów słów Komisji Urbanistycznej zostało im przekazane w jakiś sposób. No nie jest ona zobligowana do odpowiedzi, natomiast
My jesteśmy zobligowani do przekazywania wszystkich opinii i uzgodnień w terminie 3 dni od uzyskania ich. I to zostało uczynione za każdym razem, jak był procedowany wniosek. Dziękuję bardzo. To wszystko, pani naczelnik. Tak? Czy państwo radni, mają pytania? Bardzo proszę. Kto z państwa radnych? Ja, panie przewodniczący. Bardzo dobrze. Pan radny Piotr Karaś. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jak słusznie pani naczelnik zauważyła, wiodącą rzeczą negatywną, która jest w tej uchwale, jest uzgodnienie z zarządcą inwestycji, z zarządcą dróg. I szanowni państwo, chciałbym wyjaśnienia, bo zarządca dróg na terenie miasta Siedlce uzgodnił negatywnie lokalizację przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej. O czym jest napisane? Zalecono nowe rozwiązania komunikacyjne pozwalające obsłużyć wzmożone natężenie ruchu drogowego i sposób rozładowania oraz przebudowę ulicy Geodetów polegającą na remoncie istniejącej nawierzchni i budowie chodników. Jeszcze raz powtórzę, na remoncie istniejącej nawierzchni jezdni i budowie chodników. Przed chwilą dowiedziałem się od inwestora, zresztą to jest napisane w piśmie, szanowni państwo radni, że zakres, po otrzymaniu w dniu 14 maja na nasz wniosek warunków technicznych do projektowania budowy ulicy Geodetów przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie partycypacji w kosztach tej inwestycji, ale o tutaj mnie zastanawia. Zakres inwestycji obejmuje kompleksowe wykonanie nawierzchni, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów, oświetlenia ulicznego oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej. I tu, szanowni państwo, ze strony inwestora ja słyszę, że miasto w zasadzie będąc na terenie tej inwestycji zaleciło kompleksowe wykonanie nawierzchni, jezdni, chodników, oświetlenia i przebudowy infrastruktury technicznej. Natomiast w uzasadnieniu do uchwały, szanowni państwo, mamy ze strony zarządcy drogi taki wniosek albo zalecenie, że ta inwestycja polega na remoncie istniejącej nawierzchni jezdni i budowie chodników. Więc, szanowni państwo, i tu się zgadzam z panią naczelnik, bo nie jest to pierwsze odrzucenie tego projektu uchwały. Taki projekt uchwały odrzucaliśmy w poprzednim miesiącu. Zresztą chyba następstwem tego odrzucenia jest dzisiejsza uchwała w punkcie 6, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez prezydenta miasta porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszących. Jak słyszę z ust inwestora, że inwestor jest w stanie podpisać porozumienie z zarządcą drogi co do inwestycji towarzyszącej, patrz, ulicy, remont ulicy Geodetów, tylko jeżeli mamy remont ulicy Geodetów, a budowę ulicy Geodetów, no to, szanowni państwo, to są dwie rozbieżne informacje. Jeżeli, no tu też w tym piśmie jest, że inwestor, jeżeli miałaby być to budowa w zasadzie ulicy Geodetów, to jest w stanie partycypować w wysokości 50%. I to od pana prezydenta, bądź też od pana naczelnika chciałbym się dowiedzieć, w ogóle na czym polega ta inwestycja, ma polegać ta inwestycja towarzysząca. Czy na budowie ulicy Geodetów, czy na remoncie ulicy Geodetów. Tak na początek, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, na razie. Czy pan prezydent, czy pan naczelnik? Pan naczelnik, na razie. Bardzo proszę, panie naczelnik, bo też pytania były pani chyba do pani tak. Również. Proszę bardzo. Proszę pani naczelnik Kowal. Powiem tak. Pan radny cytuje, że tak powiem, różnicę w zakresie, do czego ja się w jakiś sposób nie odniosę. W momencie, kiedy jest pas drogowy,
Więc mogę powiedzieć, że to powinna być remont czy przebudowa, dlatego że pas drogowy jest. Ale nie do końca jest to jasne, dlatego że jest pewien odcinek drogi, który w planie miejscowym jest drogą publiczną, jest nazwany ulicą Geodetów, ale jest we własności pana Struca. Czyli nie jest to miejsce, gdzie można w tym momencie robić remont, bo tam drogi nie ma. Powinna być budowa. Więc mogę określić, że w każdym odcinku będzie inna decyzja, czy potrzeba innej decyzji i rozmowy pomiędzy zarządcą drogi a inwestorem. Bo inwestor określił, że chce partycypować w 50%, więc też tu może być rozbieżność zdania, w jakim zakresie i w jakim miejscu. Nie wiem, czy jest w rozmowie mowa co do włączenia do starowiejskich. To, co troszeczkę zauważyła Komisja Urbanistyczna, że mamy tam narysowane rondo, które w jakiś sposób jest problematyczne komunikacyjnie. Czy jest rozmowa o poszerzeniu wjazdu na starowiejską, czy nie? To znowu odpowiedź, pozwolenie na budowę, ale w ramach inwestycji towarzyszącej czy z RID-u. Więc jest zbyt dużo takich prawnych niuansów, żebym mogła w taki czytelny sposób odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy... Tak. Chciałbym wypytać panie przewodniczący. Może jeszcze, żeby w tej kwestii odpowiedział pan Wojciech Sylwik, naczelnik Wydziału Dróg. Może ma coś do dodania do tego, o czym mówiła pani naczelnik Barbara. Bardzo proszę, pan naczelnik Sylwik. A następnie później pan radny Karać. Proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni państwo radni, no kwestia tutaj jest przede wszystkim tego, że my w tej chwili widzimy taką sytuację, że ta droga wymaga remontu, wymaga przebudów, tak jak koleżanka wspomniała wcześniej, ponieważ ona w swoim stopniu zużycia, który jest teraz, po prostu nie przeniesie tego ruchu. W naszej ocenie będzie to niemożliwe. Zbyt dużo jest tam, że tak powiem, no zniszczeń czasowych spowodowanych ruchem. Natomiast ruch, który się pojawi, będzie tak intensywny, że uważamy, że no nie będzie to dobrze służyło mieszkańcom. Będzie w stanie wskazywać na to, że za chwilę po wybudowaniu, oddaniu będzie wymagała bardzo dużego remontu. Zwłaszcza, że samochody, które będą dojeżdżać do budowy, również nie oszczędzą tej nawierzchni. Dlatego stoimy na stanowisku, że jest konieczne wybudowanie, przebudowanie tej ulicy. No zakres jest do domówienia, tak? No najpierw musimy domówić, czy jaka jest wola tutaj inwestora. No bo porozumienie, że dwie strony się na coś umawiają, tak? Każdy proponuje swoją rzecz i szukamy porozumienia. No na tą chwilę jakby nie możemy się zgodzić z propozycją inwestora, więc chcemy usłyszeć inne możliwości. Dziękuję bardzo. Pan radny Karaś. Dziękuję bardzo. W nawiązaniu do słów pani naczelnik, jestem przekonany, że inwestor na swojej działce ulicę Geodetów zrobi w 100% i to w ogóle bezapelacyjnie, bo jeżeli będzie budował osiedle będzie sprzedawał tam mieszkanie, no to nie wyobrażam sobie, żeby sprzedawał mieszkania do osiedla bez dojazdu do tego osiedla na własnej działce, gdzie jest droga, gdzie jest ulica Geodetów. I to ja, że tak powiem, do tego nie mam wątpliwości, że inwestor na swojej działce ulicę Geodetów wykona. Natomiast, no właśnie, panie naczelniku, albo remont, albo inwestycja, że tak powiem, kompleksowa. I ja się zgadzam, zresztą inwestor też się zgadza, że lepiej jest zrobić tą drogę już na kilkadziesiąt lat, zrobić ją solidnie od podstaw, tylko że znowuż w uzasadnieniu mamy, że remont istniejącej nawierzchni i budowy chodników. Zostawmy już uzasadnienie, bo uważam, że jest ono niewłaściwe. No ze strony inwestora jest, szanowni państwo, zapewnienie partycypacji w wysokości 50% poniesionych kosztów. Jak mniemam, drogi, która leży na terenie miejskim, obsługujących nie tylko ewentualne powstanie nowego osiedla,
ale również bloków komunalnych i budynków, które istnieją przy tej drodze obecnej. Jeżeli inwestor, z tego co dzisiaj usłyszałem na komisji, powiedział, że jeżeli ta droga, którą miałby wybudować, by była tylko i wyłącznie od jego inwestycji, od tego proponowanej inwestycji na ulicy Geodetów, tylko i wyłącznie do ulicy Starowiejskiej, no to też sobie nie wyobrażam, żeby inwestor tego nie pokrył w 100%, no bo jeżeli buduje osiedle, mieszkańcy muszą do ulicy Starowiejskiej wyjechać. Natomiast jeżeli w części wspólnej, proponuje partycypację 50%, to ja bym dzisiaj chciał się dowiedzieć, jaka jest propozycja ze strony prezydenta. Czego oczekuje prezydent od inwestora? Czy prezydent oczekuje całości pokrycia kosztów? Czy prezydent jest w stanie podpisać porozumienie na inwestycję towarzyszącą, tak jak proponuje inwestor, w wysokości 50%, tam w częściach wspólnych, gdzie z tej drogi również korzystają mieszkańcy? No przypomnę, że na ulicy Geodetów powstało kilka bloków komunalnych, szanowni państwo. Dobrze, dziękuję pani naczelnikowa. Bardzo proszę, odpowiedz pan naczelnikowi. Ja chciałam powiedzieć do pana pana radnego, dlatego że działka inwestora ma szerokość 20 metrów. Natomiast we wniosku, który został procedowany publicznie dwukrotnie, chcę powiedzieć, że wnioskodawca mówi, że będzie obsługiwał te osiedle drogą wewnętrzną o szerokości 6 metrów. Warunkiem niezbędnym do procedowania wniosku ze specustawy jest dostęp do drogi publicznej. Czyli to właśnie, czyli wnioskodawca, inwestor decyduje, w jakiej formule będzie obsługiwał to osiedle. Osiedle, które będzie miało, powiedzmy, no dużą ilość mieszkańców, dużą ilość samochodów. Proponuje obsługą drogi wewnętrznej 6-metrowej. Czyli tutaj jest to jakby zakres poza zarządcą drogi, bo tak decyduje inwestor. Mam swoją działkę i na niej wybuduję drogę wewnętrzną. Chciałam to powiedzieć, bo padły takie słowa, że inwestor na pewno w odpowiedni sposób, w jakiś sposób obsłuży, natomiast we wniosku jest to droga wewnętrzna 6-metrowa. Ja tyle, dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Czy pan naczelnik Cylwik Wojciech, tak? Bardzo proszę. Można. Bardzo proszę. Szanowni państwo, panie radny, zwraca pan uwagę, że znajdują się przy tej ulicy inne budynki. Zgoda, tak, znajdują się, ale proszę zwrócić uwagę, że ta ulica, powiedzmy, w tej swojej formie, ona w jakiś sposób spełnia te zadania. Ludzie się nią przemieszczają, dojeżdżają i do sklepów, i do, że tak powiem, tychże budynków. Tak jak mówiłem, nie jest ona może w rewelacyjnym stanie, ale jakieś tam, że tak powiem, możliwości dojazdu daje w miarę spokojnie. Natomiast inwestor w naszej ocenie, budując osiedle duże, gdzie będzie sporo tych mieszkań, gdzie będzie sporo pojazdów, jednak spowoduje znaczne zwiększenie ruchu na tej ulicy. Więc wszelkie zmiany uważam są konieczne, dlatego że no, ten ruch wymusi te zmiany prędzej czy później. Nie chcemy stanąć w sytuacji, że tak jak powiedziałem, będzie budowa, pojadą pojazdy ciężkie, ulica będzie w stanie już fatalnym wtedy, można powiedzieć, bo to jest asfalt położony na płytach monoskich, co widać zresztą przy wizji lokalnej, i staniemy przed takim dylematem, że wybudowane osiedle nie ma którędy się przemieszczać, i stąd jest nasza opinia taka, nie inna. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Karaś jeszcze ma jakieś pytanie? Czy... Tak, panie naczelniku, ja w zupełności się z panem zgadzam, że te zmiany są konieczne. Zresztą wszyscy to widzimy. Ja zauważam, zauważa inwestor, zauważa pan naczelnik. Tylko ja zadałem pytanie do pana prezydenta, czy ewentualnie miasto, czy pan prezydent jest w stanie przystać na propozycję inwestora, ewentualnie czy inwestor jest w stanie wybudować tą drogę w całości bez, że tak powiem, w 100%, a nie tak, jak proponuje partycypację 50%. Chciałbym też nadmienić,
Szanowni Państwo, skarbnik miasta Siedlce, pan Kazimierz Paweła, swego czasu powiedział, że przy każdej inwestycji, znaczy przy każdych środkach zewnętrznych, pozyskanych ze środków zewnętrznych, do każdej złotówki miasto powinno dołożyć złotówkę. Miasto powinno dołożyć złotówkę. Wybudowanie czy partycypacja w tej drodze, którą pan naczelnik de facto powiedział, że jest w stanie teraz obsługiwać obecny ruch, ale najlepiej jakby była zrobiona droga od podstaw i żeby ona służyła na lata, jest propozycja partycypacji 50% kosztów. No ja myślę, że jesteśmy w stanie jako miasto dogadać się z inwestorem, to przecież jeżeli powstanie tam osiedle, będą mieszkańcy, to będą mieszkańcy naszego miasta, którzy będą płacili podatki, którzy będą zameldowani. Także szanowni Państwo, zwiększy się liczba mieszkańców, zwiększy się masa podatkowa od tych osób, które będą tam zameldowane. Także no też musimy dbać o możliwość dojazdu czy ciągu komunikacyjnego do powstającego osiedla. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy pan prezydent odpowiedział? Na razie nie, tak. Ja tutaj przepraszam, ponieważ ja widzę tutaj na ekranie, że jest obecny pan Andrzej Celiński, miejski komendant, i pani Joanna Likę, pani dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. I ja, myśmy punkt już omówili i tutaj pan prezydent, ja również państwu bardzo serdecznie dziękujemy za informacje, materiały i po prostu zwalniamy uprzejmie, że państwo mogą do swoich obowiązków przystąpić, życząc jednocześnie na nowy rok dużo zdrowia, radości, pomyślności i wszelkiej łaskawości, żeby ta pandemia, żeby jak najszybciej odeszła od nas. I pan dziękuję, dziękuję bardzo. No, tak ja dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego też. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo państwu dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Przechodzimy dalej do realizacji. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Jeżeli nie będę widział więcej pytań, przystąpimy w takim razie do aktu głosowania projektu zaopiniowania, projektu uchwały w punkcie 4. Przystępuję do wyczytywania. Jerzy Myszkowski. Przeciwko. Grzegorz Chwedoruk. Nie ma. Janusz Cabaj. Przeciw. Krzysztof Haberski. Nie ma. Maciej Drabio. Jestem za. Robert Gryczka. Głosuję przeciw. Sebastian Hunder. Roman Ignaciuk. Za. Piotr Karaś. Głosuję przeciw. Andrzej Koc. Henryk Niedziułka. Głosuję przeciw. Maciej Nowak. Głosuję przeciw. Iwona Orzyłowska. Nieobecna. Monika Polak. Nieobecna. Marlena Puzia. Teresa Sikorska. Głosuję przeciw. Hanna Skup. Nieobecna. Marta Sosnowska. Głosuję przeciw. Dziękuję. Dziewięć przeciw, cztery za, opinia negatywna projektu uchwały. Przechodzimy do punktu następnego porządku dzisiejszej komisji, punkt 4a, czyli punkt, który
wnieśliśmy. Panom dziękujemy z firmy Strus uprzejmie, bo mogą panowie iść do swoich obowiązków. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024. Jest to uchwała dotycząca przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, gdzie mamy pana prezesa niedawno wybranego. Panie prezesie, witamy serdecznie. Z tą komisją będzie pan miał najwięcej, myślę, do czynienia i będziemy się najczęściej spotykać. Państwo radni chcieliby wiedzieć chociaż te 5-7 zdań uprzejmie od pana prezesa o sobie, co nieco żebyśmy wiedzieli. A to również i mieszkańcy będą wiedzieć i zapoznają pana nowego prezesa. A panie prezydencie, skorzystam z okazji i podziękuję chociażby w ten sposób byłemu panu prezesowi, bardzo zasłużonemu. Ponad 33 lata pan Adam Jończyk był prezesem w PEWiK-u. Wiele z prac inwestycyjnych, rozwojowych przedsiębiorstwa przeprowadził. No myślę, że będzie okazja, że pan prezydent zorganizuje w odpowiednim czasie spotkanie, że będziemy mogli panu prezesowi spotkać się Jończykiem i podziękować. Bardzo proszę panie prezesie o kilka słów. Dzień dobry państwu. Nazywam się Dariusz Kieszkowski. Od 1 stycznia bieżącego roku mam przyjemność pełnić funkcję prezesa zarządu przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Siedlcach. Funkcję tą, pełnienie tej funkcji traktuję jako kolejne wyzwanie w swojej pracy zawodowej. Szczególnie ona jest poprzeczka wysoko postawiona ze względu na zasługi, co pan przewodniczący wspomniał, mojego poprzednika, pana Adama Jończyka, którego bardzo szanuję i podziwiam za osiągnięcia, których dokonał. W Siedlcach mieszkam od ukończenia studiów. Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Całe życie moje zawodowe, cała praca zawodowa związana jest z branżą sanitarną, w tym przede wszystkim z branżą wodociągową i kanalizacyjną. Miałem okazję w tej branży pracować w różnych firmach, w różnych przedsiębiorstwach, również też w jednostce samorządu terytorialnego i uczestniczyłem, kierowałem, byłem najczęściej, sprawowałem funkcje kierownicze, uczestniczyłem na wszystkich etapach inwestycyjnych, od planowania inwestycji, przygotowania inwestycji, realizacji tych inwestycji, jak również później rozliczania, w tym również z udziałem funduszy zewnętrznych. Dziękujemy bardzo panie prezesie. I tyle byłoby, jeżeli chodzi o, tak, o przedstawienie siebie. Kilka zdań do uchwały, tak państwo radni się zapoznali. Procedować. Podjęcie tej uchwały wynika, konieczność podjęcia tej uchwały wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W artykule 21 tej ustawy jest napisane, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. I taki plan mają państwo przed sobą. Plan ten został sporządzony zgodnie, zawiera te elementy, które precyzuje ustawa. Najważniejszą częścią tej uchwały jest załącznik, a w załączniku tabela, która określa przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w latach 2021-2024. Te przedsięwzięcia są sformułowane w różnym stopniu szczegółowości. Dotyczą zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała czy plan dotyczy inwestycji, przedsięwzięć
zarówno bezpośrednio związanych z miastem, jak i z gminą Siedlce, ponieważ przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obsługuje mieszkańców zarówno miasta, jak i gminy Siedlce. Podstawowym kryterium sporządzenia tego planu było kryterium przychodowe, czyli wysokość przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo z terenu od mieszkańców miasta i od mieszkańców gminy. Mniej więcej ten stosunek jest taki, że troszeczkę więcej niż 20% przychodów pochodzi z terenów gminy i pozostałe około 80% przychodów to są przychody od mieszkańców miasta i ten procent jest zachowany w przedłożonym projekcie uchwały, w przedłożonym planie rozwoju i modernizacji urządzeń. Tak, dziękuję bardzo panie prezesie. Przejdziemy teraz do pytań. Czy państwo radni mają pytania do projektu uchwały, czy do pana bezpośrednio prezesa Pewiku, czy pana prezydenta? Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały w punkcie 4a w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024? Kto jest za? Myszkowski za. Cabaj. Jestem za. Maciej Drabio. Jestem za. Robert Gryczka. Głosuję za. Sebastian Funder. Za. Roman Ignaciuk. Za. Piotr Karaś. Głosuję za. Andrzej Koc. Za. Dziękuję. Henryk Niedziółka. Głosuję za. Maciej Nowak. Głosuję za. Marlena Puzia. Wstrzymujący. Teresa Sikorska. Głosuję za. Nie ma. Marta Sosnowska. Głosuję za. Dziękuję. Sprawdzimy panią Małgosię. Tak jest. 12 za, 1 wstrzymujący. Pozytywna opinia projektu uchwały. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Siedlcach przy ulicy Teatralnej 3. Czy do tego projektu uchwały państwo radni mają pytania? Jeżeli nie widzę, wszystko jest jasne. Przystępujemy do aktu głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały w punkcie 5? Myszkowski za. Cabaj. Jestem Janusz. Za. Krzysztof Haberski nie ma. Maciej Drabio. Jestem za. Robert Gryczka. Głosuję za. Sebastian Hunder. Za. Roman Ignaciuk. Za. Dziękuję. Piotr Karaś. Głosuję za. Andrzej Koc. Za. Henryk Niedziółka. Głosuję za. Maciej Nowak. Głosuję za. Marlena Puzia. Dziękuję. Teresa Sikorska. Głosuję za. Marta Sosnowska. Głosuję za. Dziękuję. Trzynaście głosów za. Pozytywna opinia projektu uchwały pani Małgosiu zgadza się z protokołem. Dziękuję ślicznie. Przechodzimy do punktu następnego, punktu 6.
Punkt szósty brzmi: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez prezydenta miasta Siedlce porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej z autopoprawką. Państwo dokumenty otrzymali, zapoznali się. Autopoprawka to dotyczy, jak Państwo żeście zwrócili uwagę, że taka dokładniejsza. Pan naczelnik Wojciech Cylwik się zgłasza. Czy chciał zabrać głos pan naczelnik? Tak, ja w dwóch słowach. Bardzo proszę. Autopoprawki, tutaj przepraszamy Państwa radnych, że to tak wyszło. No, tutaj właśnie pani radna Marlena Puzia zwróciła nam uwagę, że pewien paragraf jest trochę niedoprecyzowany. Zgodziliśmy się z tym i dlatego postanowiliśmy doprecyzować. Stąd właśnie autopoprawka. Dziękuję. No i o to chodzi, panie naczelniku. To jest współpraca z radnymi, a jeszcze szczególnie z panią radną przemiłą. Nie widzę głosów zgłaszających się. Przystępujemy do głosu. Bardzo proszę, pan radny. Ja bym chciał się Sebastian. Tylko zapytać, jak ma wyglądać to rondo, przebudowa tego skrzyżowania, jak to ma w sumie wyglądać, żeby usprawnić komunikację w tym miejscu. Panie prezydencie, kto odpowie? Pan naczelnik? Wojciech Piechro. Panie naczelniku Wojciechu, pokaż się pan nam tu. Czy pan naczelnik Cylwik się zgłasza? Dobrze, no to panie Wojtku, proszę bardzo, panie. Przepraszam, jak piecie, a oczywiście naczelnik proszę, Cylwik. Proszę bardzo. Szanowni państwo radni, tutaj sytuacja jest taka, że porozumienie daje możliwość inwestorowi, żeby zaprojektował i przedstawił nam rozwiązanie. Rozwiązanie będzie znane dopiero po wykonaniu projektu. I tutaj właśnie zgodziliśmy się na podstawie obrad Komisji Bezpieczeństwa pod przewodnictwem pana prezydenta, że należy rozwiązać to skrzyżowanie. Komisja zaopiniowała właśnie przede wszystkim skrzyżowanie typu rondo. Jak ono będzie do końca wyglądać, to będziemy wiedzieć dopiero po sporządzeniu projektu. Natomiast dajemy oczywiście możliwość projektantowi zaproponowania czegoś innego, bo zawsze jest możliwość, że tak powiem, innych rozwiązań. Jeżeli projektant zaproponuje coś innego, będziemy też to oczywiście obradować, procedować. Komisja Bezpieczeństwa się spotka. Na tą chwilę jesteśmy w porozumieniu, wskazujemy właśnie rondo i inwestor jest, że tak powiem, zapoznany z tym tematem, zgodził się, ponieważ treść porozumienia była mu przedstawiana, zaopiniował ją pozytywnie, no i tyle. Dobrze, panie naczelniku, wiecie, pan radny chce dopytać, tak? Bardzo proszę. Tak, panie. Chciałbym jeszcze tak dopytać, bo miejsca tam jest mało i według mnie budowa kolejnego ronda mniej więcej wyglądającego, jak jest na Kazimierzowskiej z Ogrodową, czy jak jest na Sorowiejskiej właśnie przy geodetów, to akurat tylko pogorszy sytuację w tym miejscu. To jest takie moje zdanie i jeżeli można coś zaproponować, wiemy, że torów nie da się tam ruszyć stąd, z tego miejsca, bo to jest jakby dojazd do jednostki wojskowej. A czy było brane pod uwagę może jakieś porozumienie z jednostką wojskową, żeby na te tory wbudować w rondo? Tak jak w Warszawie normalnie są tory od tramwaju, że przez środek ronda przejeżdżają i przez to by było powiększone możliwości tego miejsca, bo no mówię, budowanie, namalowanie kropki czy postawienie kilku słupków i powiedzenie, że to jest rondo, to jedni to jedni będą się śmiać, drudzy płakać, a trzeci klnąć na to miejsce, bo nie usprawni ani tutaj miejsca, nie usprawni to jakby komunikacji w tym miejscu. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie naczelniku, bardzo proszę. Szanowni państwo, szanowny panie radny, tak jak powiedziałem, porozumienie otwiera inwestorowi drogę do możliwości projektowych i projektant zaproponuje rozwiązania. Jeżeli faktycznie, to ciekawe, co pan radny mówi, być może takie rozwiązanie będzie możliwe. Ja tylko zastrzegam, nie wiem, czy to nie jest teren zamknięty. W terenach zamkniętych może być to bardzo problematyczne, zwłaszcza, że te tory są wykorzystywane przez jednostkę wojskową, w związku z tym to są sprawy bezpieczeństwa jakby naszego, ale ja nie chcę wyrokować. Otwieramy drogę projektantowi, projektant zaproponuje coś i będziemy się nad tym pochylać, będziemy tutaj oglądać, opiniować. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo radni mają jakieś... Jeszcze na koniec, czyli jeżeli my teraz jakby
zaaprobujemy ten projekt uchwały. W momencie, kiedy pojawi się projekt, jeszcze raz będziemy głosować nad jego jakby, czy nam się właśnie, on nam przypadnie do gustu, czy tak się wyrażę, czy nie? Czy po prostu my już teraz głosujemy i decydujemy, już wyrażamy już opinię, że się zgadzamy bez względu na to, co tam powstanie? Proszę bardzo, panie naczelniku. Szanowny panie radny, to jest kwestia taka. Państwo dajecie inwestorowi możliwość taką, że on zaprojektuje i wybuduje rozwiązanie tego skrzyżowania, poprawi układ komunikacyjny do swojego osiedla. Jeżeli pan radny jest zainteresowany tym projektem, ja zapraszam serdecznie do wydziału. My jak tylko będziemy ten projekt mieli, oczywiście go udostępnimy, ponieważ nie są to rzeczy tajne. Każdy ma prawo się zapoznać. Jeżeli pan radny będzie chciał wnieść jakieś uwagi, zapraszam serdecznie do współpracy. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli nie widzę innych głosów, przystępujemy do głosowania. Ja mam, panie przewodniczący, tak. Tylko na chwilę. Bardzo proszę, pan radny Karaś, Piotr. Dziękuję bardzo. Panie naczelniku, przy okazji, zupełnie przy okazji, bo mógłbym powiedzieć o tym w sprawach różnych, ale w związku z tym, że akurat jesteśmy na skrzyżowaniu Rakowieckiej Składowej, a pan naczelnik wie, że zawsze jak jadę po mieście i widzę brak sygnalizacji świetnej albo coś się dzieje, to do pana dzwoni na komórkę, więc chciałem tylko zgłosić, że jadąc od tunelu Pileckiego, od ulicy Pileckiego, mijając ulicę Rakowiecką, tutaj na zakręcie, na ulicy Składowej, w zasadzie albo do ulicy Jasnej, albo do Grabienowskiej, panie naczelniku, warto by było tam się przejechać i poprawić nawierzchnię, bo naprawdę pokruszyło się strasznie przez te mrozy i warto by było uzupełnić to tak w miarę szybko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały w punkcie 6? Kto jest za? Myszkowski za. Janusz Cabaj. Jestem za. Maciej Drabio. Jestem za. Robert Gryczka. Głosuję za. Sebastian Hunder. Za. Roman Ignaciuk. Za. Piotr Karaś. Głosuję za. Andrzej Koc. Za. Henryk Niedziółka. Głosuję za. Dziękuję. Maciej Nowak. Głosuję za. Dziękuję. Iwona Orzełowska nie ma. Marlena Puzia. Dziękuję. Teresa Sikorska. Głosuję za. Dziękuję. Marta Sosnowska. Głosuję za. Dziękuję. Pozytywna opinia projektu uchwały, 13 za. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 7. Przyjęcie protokołu komisji numer 23/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku. Czy do protokołu państwo mają jakieś uwagi, spostrzeżenia? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania za przyjęciem protokołu. Kto jest za? Myszkowski za. Janusz Cabaj. Za, jestem. Dziękuję. Maciej Drabio. Jestem za. Robert Gryczka. Głosuję za. Sebastian Hunder. Roman Ignaciuk. Za. Piotr Karaś. Głosuję za. Andrzej Koc. Henryk Niedziółka. Głosuję za. Dziękuję. Maciej Nowak. Głosuję za. Dziękuję. Marlena Puzia. Dziękuję. Teresa Sikorska. Głosuję za. Dziękuję. I Marta Sosnowska. Pani radna Marta Sosnowska. Głosuję za. Głosuję za. Dziękuję. Jestem. 13. Protokół został przyjęty. Punkt 8. Sprawy różne. Czy państwo radni mają pytania? Bardzo ja proszę o głos, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan radny Janusz Cabaj. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Panie prezydencie, odbieram sygnały od mieszkańców, że pobierane są opłaty od osób, które
pracują na targowicy przy ulicy 11 listopada, gdzie obowiązuje ustawa covidowa zwalniająca z opłat. A tłumaczą mi ci państwo, że dzierżawca im mówi, że jego to nie obowiązuje i muszą płacić opłaty bez zmian. Dziękuję. Czy pan prezydent, bardzo, bardzo proszę. Panie kierowniku, bardzo proszę. Pan kierownik, dobrze. Udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę, panie kierowniku. Dowiemy się, jak wygląda sytuacja. Do tej pory do nas nie docierały żadne sygnały odnośnie, bo opłata targowa jest zniesiona. Były umowy pozawierane pomiędzy przedsiębiorcami a dzierżawcą. Odnośnie nowych opłat żadnej informacji nie mieliśmy. Sprawdzimy i postaramy się na sesji odpowiedzieć. Dobrze. Jeszcze go, tak, no, proszę. Dzierżawca już za tydzień ponoć opłaty już zebrał. To jest kwestia umów zawartych pomiędzy dzierżawcą a osobami, które tam handlują. Z tego co wiem, to umowy zawierały zapisy, że sprzedający płacili chyba do 10 danego miesiąca, za miesiąc jakby z góry za handel, tak? Więc to jest kwestia zawieranych umów pomiędzy dzierżawcą a sprzedającymi tam na targowisku. Dobrze. Znaczy ja mam tylko taką propozycję, że może nie czekajmy na sesję, bo dzień wcześniej spotykamy się na Komisji Finansów. I na Komisji Finansów pan radny Caba jest i pan kierownik będzie mógł odpowiedzieć, proszę, na Komisji Finansów. No. Panie przewodniczący, czy ja mogę w tym temacie też? Bardzo proszę, pan przewodniczący Nowak. Dziękuję panu. Ja chciałem się dopytać tutaj w tej kwestii, jeżeli chodzi o targowisko. Przede wszystkim interesuje mnie to, czy przystępując do uchwały w zeszłym roku, nie zamknęliśmy sobie właśnie furtki takiej, że w tej chwili nie możemy zgłosić się o wsparcie rządowe, jeżeli chodzi o opłaty targowe. I na to chciałbym usłyszeć odpowiedź i wtedy dalej będę kontynuował swoją wypowiedź. Czy pan kierownik jest w stanie w tej raczej chwili? Nie. To by trzeba było od pana skarbnika się dopytać. Do sprawdzenia i później. Dobrze, to ja może tak, no, może jeszcze powiem dwa słowa. To proszę jeszcze zadać pytanie, prawda? W momencie, proszę, bo to jest bardzo ważny temat, bo w momencie, kiedy podjęliśmy uchwałę o tym, że nie pobieramy opłat, tak, zamknęliśmy sobie moim zdaniem furtkę, jeżeli chodzi o w tej chwili skorzystanie z tej rekompensaty rządowej. Ja nie chcę wracać do tematu, chociaż w zasadzie to muszę, bo ja na tej sesji, o której była mowa, tej uchwały, której wyzbywaliśmy się jak gdyby opłat za targowisko, mówiłem i ostrzegałem, że dzierżawca może sobie podnosić ceny, robić co chce. Proponuję państwu odsłuchanie tamtej sesji, gdzie byliśmy zapewnieni, że tak się nie stanie, że to nie zrobi tego dzierżawca. I co się stało? Dosłownie dwa miesiące później stało się to, że dzierżawca podniósł ceny i musiał reagować pan wiceprezydent Szczepanik na to, dogadując się tam z dzierżawcą. I z tego co wiem, została przedłużona dzierżawcy umowa o rok czasu. I teraz moje pytanie brzmi, chciałbym się dowiedzieć, na jakich zasadach to została przedłużona ta dzierżawa rok czasu, bo jak wszyscy słyszeliśmy, to miało być koniec, miał być tej dzierżawy w zeszłym roku i miał być ogłoszony przetarg. To wszystko upadło, a w tym momencie prawdopodobnie, jeżeli nie będziemy mogli zwrócić się o zwrot tych pieniążków do rządu, o pokrycie tych strat, bo przypuszczam, że jako osoba fizyczna dzierżawca nie będzie mógł wystąpić, bo mogą to robić samorządy, ale tego nie jestem pewien jeszcze na 100%. Zamknęliśmy sobie następną furtkę i tylko przez takie ruchy no, tracą mieszkańcy, którzy mogliby skorzystać w tym momencie z tych zwolnień w opłatach. Ja chciałbym odzyskać odpowiedzi na te pytania. Jak to w tej chwili będzie wyglądało, jak to wygląda, jaki jest dalszy plan, jeżeli chodzi o targowiska. Bo przypominam, moje wypowiedzi uczulałem na to, że tak na może się stać. Finansów? No i to w tej chwili ma miejsce. No to proszę pan prezydent tutaj. Kiedy będziemy przygotowani, odpowiemy na pytania. Panie kierowniku, proszę zapisać wszystkie pytania i przygotować ze skarbnikiem odpowiedź. Jak najszybciej panu przewodniczącemu Nowakowi, żeby odpowiedzieć. To wszystko panie. Panie przewodniczący, bo przypuszczam, tak, że wszyscy są zainteresowani. Tak, oczywiście. Dobrze. Dobrze, dziękuję. To na razie wszystko. Tak, dziękuję. Czy kto? Pani radna Teresa Sikorska, widzę.
się zgłasza. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam dwie sprawy. Chciałabym serdecznie podziękować za zrealizowanie mojej interpelacji odnośnie parkingu na ulicy Czerwonego Krzyża, koło sklepu spółdzielni mleczarskiej. Jak patrzę na zdjęcia, które przysłałam z interpelacją, a obecny stan, ogromna zmiana. Normalne parkowanie. I wielkie dzięki przede wszystkim dla Pana Naczelnika Cydlika. Druga sprawa to kwestia dotyczy projektu do budżetu obywatelskiego, a konkretnie chodzi mi o załącznik ten obowiązkowy, listę zawierającą podpisu minimum 40 osób. I chcę zaznaczyć, że w formularzu zgłoszeniowym do budżetu obywatelskiego na 2019 obowiązywała lista obowiązkowa zawierająca podpisy minimum 15 osób. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego w obliczu pandemii i COVID-u musimy zbierać większą liczbę podpisów. Przecież wiele osób pracuje zdalnie, nie ma w ogóle kontaktu z osobami, a chodzenie po domach jest niebezpieczne, no i zapewne niewłaściwe w tym czasie. W ten sposób utrudniamy mieszkańcom zgłoszenie propozycji do projektu, do budżetu obywatelskiego. Ja rozumiem, że ten nabór już trwa, ale będzie kolejny nabór i wydaje mi się, że ta lista obowiązkowa, lista podpisów nie powinna być listą obowiązkową. No i tutaj zgłaszam wniosek, że właśnie, żeby jakąś podjąć decyzję, żeby wszyscy mogli składać wnioski do budżetu obywatelskiego. Czy to jest wniosek Pani Radnej formalny taki do komisji, żeby komisja, czy to jest prośba do Pana Prezydenta, żeby tym tematem głębiej się zajął i czy odpowiedział teraz Pani Radnej na bieżąco, na żywo, czy po prostu przeanalizował to? Panie Prezydencie, bo widzę, że Pan Prezydent... No tak, ja proponuję, że pytania są zapisane, przeanalizujemy to pod względem prawnym, żebyśmy nie głosowali na czymś, co potem narusza prawo. Przygotujemy opinię na temat ze względu na prawo i przedstawimy to Państwu radnym. Albo nawet zmniejszenie przynajmniej do 10 osób. No to mówiłem, że przedstawimy analizę prawną. Analizę prawną, oczywiście. Rozumiemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Ja, Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, Pan Radny Cabaj. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, rozmawiała ze mną Pani Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych o fatalnej nawierzchni chodnika w rejonie właśnie szkoły. I w tym sprawie rozmawiałem z Panem Naczelnikiem Cydlikiem, który mi oświadczył, że ten chodnik nie jest miasta, tylko jest Urzędu Marszałkowskiego. Jezdnia jest mnarska, jest nasza. I chodnik po lewej stronie, patrząc od ulicy Starowiejskiej, jest Urzędu Miasta w zarządzie, a po prawej stronie jest Urzędu Marszałkowskiego. I dzisiaj jechałem, to chodnik na Starowiejskiej jest ładnie odśnieżony, a ten odcinek właśnie od Starowiejskiej w kierunku szkoły, Zespołu Szkół Medycznych, zasypany jest śniegiem. Czy my nie możemy wystąpić, żeby Urząd Marszałkowski przekazał nam ten chodnik w zarządzanie? No bo przecież tak nie może być, że jezdnia jest nasza, a chodnik po lewej stronie jest w zarządzie Urzędu Miasta, a po prawej jest w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego. No trochę takie no, dziwne jest. Pan Naczelnik Cyrwik? Czy Pan Prezydent? Wyjaśnimy tę kwestię i odpowiemy na pytanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma pytanie? Piotr Karaś. Tak, Pan Radny Piotr Karaś. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał wesprzeć Panią Radną Teresę Sikorską i Szanowni Państwo, bo to też z czegoś musi wynikać. Jeżeli w poprzednim budżecie obywatelskim musieliśmy załączyć listę podpisaną przez minimum 15 mieszkańców miasta, teraz mamy 40, to musi z czegoś wynikać. I ja nadmienię, że chyba głosowaliśmy projekt uchwały,
tylko nie wiem, czy w projekcie uchwały jest zawarta liczba podpisów pod projektem do budżetu obywatelskiego, ale popieram wniosek pani radnej Teresy Sikorskiej. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania czy coś? Jeżeli nie widzę, w takim razie punkt został 8 zrealizowany, punkt 9 jest punktem zamknięcia obrad. Dziękuję państwu radnym, panu prezydentowi, wszystkim łączącym się z nami tutaj poprzez środki masowego przekazu, wszystkim mieszkańcom miasta Siedlec, oglądających nas, słuchających nas. Życzę miłego popołudnia i miesiąca i roku 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia dla wszystkich. Do widzenia. Pani Małgoniu, co mam tam podpisać, to podpiszę. Co mam oddać?